Dzień dobry, witam uczennicę klasy ósmej, z którą prowadzę w szkole zajęcia rewalidacyjne. No nie mogę podać nazwiska i imienia z uwagi na ochronę danych osobowych, ale mogę powiedzieć, że jest to bardzo sympatyczna i miła uczennica. Pozdrawiam Ciebie serdecznie, mam nadzieję, że u Ciebie wszystko w porządku. Bardzo krótko, przygotowałem dla Ciebie bardzo krótki film, więc uważaj. Nie chcę Ciebie obciążać zadaniami, ćwiczeniami, bo wiem, że pewnie myślisz o egzaminie ósmoklasisty. Może się trochę denerwujesz, ale nie martw się, wszystko będzie dobrze. Więc bardzo takie krótkie ćwiczenie. Wcześniej, więc tak, jesteśmy na stronie pedagogiumopx.pl, zdalne nauczanie. Przypomnę adres, czy pokażę adres, podświetliłem pedagogiumopx.pl. Widzimy go tu, w tym miejscu, tak? Poniżej jest też adres mailowy, na który można wysłać zrobioną pracę. Tak jak powiedziałem, dla Ciebie stosuję tutaj w tym miejscu mniej tych ćwiczeń, bo wiem, że czeka Cię egzamin ósmoklasisty, tak jak już mówiłem. Czyli proszę maila, gdybyś nie mogła, to ewentualnie możesz przesłać przez Messengera pracę. I teraz co robimy? Klikamy w menu rewalidacja zdalna. Tylko przypomnę króciutko, że już jedna praca była taka dla Ciebie wcześniej i proszę bardzo, to była praca, zadanie zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy klasy ósmej. No jeśli znajdziesz trochę czasu, mam nadzieję, no może już tego nie wysyłaj, ale mam nadzieję, że chociaż przejrzałaś, zapoznałaś się z tymi ćwiczeniami. Więc już może to zostawmy, tego już nie wysyłaj. Natomiast pokażę aktualne ćwiczenie dla Ciebie. Więc tak. Gdzie co jest, czyli o czytaniu ze zrozumieniem. Ćwiczenie dla klasy ósmej. Proszę bardzo, uwaga, uczennica klasy ósmej w tym tygodniu od 6 do 10 kwietnia na lekcji rewalidacji. Możesz wybrać sobie, tutaj napisałem 3 ćwiczenia, ale wybierzesz sobie jedno takie ćwiczenie, może trochę bardziej rozbudowane, ale jedno. I link do tego ćwiczenia znajduje się pod ilustracją podręcznik. Widzisz ten link, gdzie co jest, czyli o czytaniu ze zrozumieniem. Kliknij tutaj. Kliknij tutaj, więc klikam. Proszę bardzo, tutaj są takie karty pracy. I tak jak już mówiliśmy, będziemy w tych ćwiczeniach ćwiczyli percepcję czytania ze zrozumieniem, czyli zdolność czytania ze zrozumieniem. I może sobie jedno z tych ćwiczeń wybrać. Ja tylko tak bardzo króciutko powiem, o co chodzi. Pierwsze ćwiczenie, zrób rysunki zgodne z podanym opisem. To ćwiczenie polega na tym, że mamy zapoznać się z tekstem i zgodnie z tym tekstem ustawić naczynia na półkach. Myślę, że Ty sobie świetnie dasz radę i to naprawdę zajmie Ci chwilę. I w ćwiczeniu B podobnie, też mamy półkę, jak widzisz, mamy półkę, nawet mamy, tak, mamy półeczkę i też zgodnie z opisem ustawiamy te naczynia, czyli ćwiczymy czytanie ze zrozumieniem. I w ćwiczeniu C też podobnie, tylko mamy 5 przedmiotów, 2 kubki, szklankę, dzbanek i filiżankę i też ustawiamy te naczynia zgodnie z opisem na tych półeczkach. No dobrze. Jeśli chciałabyś inne ćwiczenie, no to jest propozycja inna.
proszę bardzo, dotyczy liczb. Połącz zestawy liczb i ich opisy. W tym miejscu po lewej stronie masz liczby, a po prawej stronie masz opisy. Jeśli byś wolała to ćwiczenie, to proszę bardzo, też masz do wyboru. Gdyby ci tamte nie pasowały, to możesz też narysować. I proszę bardzo, mamy z lewej strony opisy i zgodnie z tymi opisami należy narysować figury. Tu po prawej stronie. Czyli przykład A jest opis i należy zgodnie z tym opisem narysować figury. Przykład B też opis i zgodnie z tym opisem narysować figury. I z tych trzech sobie tak naprawdę możesz wybrać. Tych trzech propozycji, czyli proszę bardzo, jeszcze raz powtórzę, czyli zrób rysunki zgodnie z podanym opisem, z tymi półeczkami i naczyniami. Może to wybierzesz. Jeśli nie, to połączysz zestawy liczb i ich opisy, albo narysujesz figury zgodnie z opisem. No chyba, że jeszcze chciałabyś coś innego zrobić, ale to już jest absolutnie dodatkowo, to może sobie przejrzeć, są jeszcze jakieś inne ćwiczenia. Zrób rysunki zgodnie z opisem, czyli kolejne takie ćwiczenie, prawda? Opisz ten rysunek w taki sposób, aby ktoś mógł, korzystając z tego opisu, go narysować. To też ciekawe ćwiczenie, czyli no może chcę zrobić to ostatnie ćwiczenie, wydaje mi się też całkiem fajne, czyli masz opisać ten rysunek. Tak, żebym ja na przykład mógł na podstawie tego opisu ten rysunek wykonać. Więc decyzja należy do ciebie. Pozdrawiam ciebie serdecznie, całą twoją rodzinę, wszystkich twoich znajomych. Życzę ci zdrowych, przede wszystkim bezpiecznych świąt i wszystkiego dobrego. Trzymaj się, pozdrawiam jeszcze raz i dziękuję bardzo, do widzenia.